Może niektórym przypomnę, innym podpowiem. Szybka sałatka z pieczarek ogórków i jajek. Składniki podaję w opisie i tutaj na ekranie. Naprawdę warto. W sumie po sałatce, o której teraz pieszczotliwie mówi się żart dla kaczek, czyli nasza nieśmiertelna sałatka jeżynowa, ta tutaj jest chyba drugą, którą jem równie chętnie. Jedyny kłopot to, że trzeba wcześniej przygotować ugotować pieczarki. Po dokładnym umyciu gotuję je około 10 minut. Niektórzy mówią, że należy je ugotować w całości, a potem pokroić, ale z doświadczenia wiem, że trudniej jest pokroić pieczarkę miękką, bo ona wyślizguje się z rąk, więc ja z jej po prostu kroję je na pół, drobne sztuki, kroję na pół przed ugotowaniem. Wszystkie warzywa rozdrabniam. Dodaję, na koniec mieszam przyprawy z jogurtem. Wiadomo, jest bardziej wykwintna, ale i bardziej kaloryczna, jeżeli użyję samego majonezu winiary. Natomiast jeżeli pomieszam go odpowiednio z jogurtem greckim, dodając mniejszą ilość majonezu, jest delikatniejsza i mniej kaloryczna. Fajna na taką przejściową porę roku.